Szanowni Państwo, nie należę do osób wydygających czyjeś błędy. Tym bardziej unikam kłamliwych oskarżeń i manipulowania opinią publiczną w celu zniesławienia konkurencji. Jako człowiek potrafię wybaczać błędy, bo kto ich nie popełnia. Jako polityk staram się być wyrozumiały dla falujących w ferworze walki. Natomiast jako współwłaściciel firmy, reprezentujący dobro pracowników i dobro moich kontrahentów, jako gwarant ich dobrej reputacji. Nie stać mnie na pobłażliwość w stosunku do zniewag i manipulacji wyssanych z palca. Dlatego zdecydowałem się dzisiaj założyć sprawę cywilną o zadośćuczynienie. Jeszcze wczoraj na debacie chciałem dać szansę panu pośrednikowi, że się zreflektuje, że przeprosi, ale jego buta i arogancja przerosła wszelkie możliwe oczekiwania. Wybaczyłbym panu pośrednikowi, gdyby krytykował mnie jako polityka. Nawet wybaczyłbym mu uwagi na temat mojego zachowania czy wyglądu, ale obraził mnie i moich klientów, nazywając ich duńskimi paróbkami oraz powiedział, że my jako firma niszczymy polskie rolnictwo. Ale najbardziej boli mnie to, co powiedział o wyprowadzaniu środków finansowych z naszego kraju na zachód. Wszyscy Państwo wiedzą, jak nasza firma wspiera lokalny sport, lokalną młodzież, lokalne organizacje charytatywne. I od wielu lat inwestuje pieniądze w regionie. Dziękuję. Może przejdźmy do pytań, jeśli są jakieś. Jak pan odebrał jedno z pytań z sali skierowane do pana, ze strony pana Jana Szkudlaczyka, który też startuje w wyborach listy PSL, który z jednej strony pochwalił pana za sponsorowanie żużla, a z drugiej strony jakby trochę brzydził się tych duńskich pieniędzy. Może nie duńskich pieniędzy, bo pieniądze są jak najbardziej polskie, ale tych duńskich prosiąt. Ja odpowiedziałem mu w taki sposób, że polskie rolnictwo nie jest dzisiaj tak wydajne, żeby zapewnić odpowiednią ilość prosiaków. I co ja mam powiedzieć moim kontrahentom? Że będą mieli puste chlewnie, że nie będą mieli czego hodować? Proszę Państwa, dzisiaj świat jest globalną wioską. Unia Europejska powoduje, że każdy kraj sprzedaje to, co ma najlepsze. I my nie możemy kogoś wytykać palcem, czy on ma sprzedawać to, czy ma sprzedawać tamto. Najważniejsze jest to, że polski rolnik karmi te zwierzęta polską paszą, oddaje te prosiaki do ubojni, gdzie pracują polscy pracownicy, polscy masaże i sprzedają te produkty tutaj w kraju. Wypowiadałem się również na to, że jest prostszy sposób na to. Przecież możemy sprowadzić wyroby z na przykład z Hiszpanii. I co wtedy zarobi polski rolnik? Nie zarobi na tym nic. A teraz na podsumowanie kampanii, co uznałby pan za takie trzy może najważniejsze punkty? Może nie tylko o sobie, ale też o kontrkandydatach. Co dla pana było istotne w tej kampanii? Ona była nieco inna niż ta do Rady Miejskiej Leszna. Może odpowiem tutaj dziwnie, ale przede wszystkim skupiałem się na własnej kampanii. Przede wszystkim skupiałem się na tym, żeby dotrzeć do ludzi z tym, co mam im do zaoferowania. I nie skupiałem się na kampaniach pozostałych kandydatów, dlatego w żaden sposób nie byłem ich recenzentem, w żaden sposób nie próbowałem ich krytykować. Patrząc na pana pośrednika, on zachował się zupełnie inaczej. Zamiast mówić o tym, co przez 4 lata zdołało mu się zrobić, zajął się po prostu krytykowaniem głównie mojej osoby. Sprawa już została założona? Sprawa zostanie dzisiaj założona. Tak jak wspomniałem wczoraj na debacie, nie będzie to sprawa w trybie wyborczym, ponieważ dla mnie ta sprawa nie dotyczy wyborów. Ja przede wszystkim chcę stanąć w obronie moich pracowników i moich kontrahentów, którzy zostali w ten sposób obrażeni. I to jest sprawa na tyle ważna dla mnie, że muszę się nad nią skupić dużo bardziej. Sprawa w trybie wyborczym jest robiona dosyć szybko. W dodatku sędziowie czy sędzia musi przybyć w trybie nagłym, co może spowodować również, że na przykład jakaś sprawa spadnie z wokandy. Ja się chcę zachować jak każdy normalny obywatel, który czeka na swoją kolejkę, który musi, że tak powiem, poczekać, aż w sądzie przyjdzie na niego kolej. Ja na tą kolej cierpliwie będę czekał. Szanowni Państwo, ja mogę coś dopowiedzieć. Faktycznie różnica, jeżeli chodzi o tryb wyborczy, w którym można żądać przede wszystkim tak de facto sprostowania, przeproszenia. Sprawa cywilna będzie miała to do siebie, że
mój klient, bo taką sprawę mi właśnie zlecił, będzie domagał się wysokiego zadośćuczynienia za tą sprawę, ponieważ, no mówię, czyny czy słowa dosiągnęły w tym przypadku, które to słowa i czyny, można powiedzieć, wyszły poza ramy wolności, przynajmniej w naszej ocenie, wolności słowa konstytucyjnie chronionego, one dosięgły tak naprawdę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. W związku z tym stąd to zadośćuczynienie i stąd nasza ocena, że to działanie może mieć wpływ i to wymierny na losy wielu osób i na pewną sytuację prawno-gospodarczą tak naprawdę. Stąd sprawa cywilna, a nie sprawa w trybie wyborczym. W zasadzie de facto naszym zdaniem pokrzywdzonych jest więcej osób, nie tylko pan kandydat na senatora, pan Adam Kośmider, ale także całe przedsiębiorstwo, czyli spółka i jej pracownicy. W związku z tym no, sprawa będzie miała prawdopodobnie wymiar wielowątkowy. Czy mogę zapytać o tryb wyborczy dotyczący innego kandydata, korzystając z tego, że mamy na konferencji prawników? Jasne. Proszę powiedzieć, jak to jest? Czy w ciszy wyborczej można drukować czy publikować sprostowania czy przeprosiny? Może to dotyczyć jednego z kandydatów startujących do Senatu tutaj z Leszna? Zakładam, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Ale nie powinna mieć miejsca, czy jest zabroniona prawa? No, według mojej oceny jest zabroniona, dokładnie. Tak można wprost powiedzieć. Jest to również informacja, która pojawia się w takim przypadku w okresie ciszy wyborczej i w związku z tym, no, nawet sprostowanie, ona niesie za sobą pewną myśl polityczną w tym przypadku. W związku z tym, według mojej oceny prawnej, cisza wyborcza powinna charakteryzować się tym, że w zasadzie żadne ani negatywne, ani pozytywne informacje, tym również sprostujące, nie powinny pojawiać się w materiałach publikowanych w tym okresie. Wiem, że w 2010 roku była taka sytuacja, że Państwowa Komisja Wyborcza nakazała jednak ciszy, tak? Dotyczyło to Prawa i Sprawiedliwości zresztą. Dokładnie. Natomiast mówię, jest to czasem też indywidualna interpretacja Państwowej Komisji Wyborczej. Może takie przypadki, jeżeli się zdarzą również w tym okresie, no to Państwowa Komisja Wyborcza będzie miała możliwość na podstawie swojej decyzji, swojej opinii również się wypowiedzieć na ten temat. Nie? Na tą chwilę nie wiem, czy zanosi się na takie sytuacje, zobaczymy, pewnie najbliższe dni też pokażą. Bo prawo jest tutaj dynamiczne i trzeba czasem w tym trybie wyborczym, który mówię, jest stosowany tylko, można powiedzieć, cyklicznie, no, podejmować dość szybkie rozstrzygnięcia. Teraz mamy, można powiedzieć, nowy kodeks wyborczy. Są to de facto drugie wybory po wyborach samorządowych, które są w trybie tego nowego kodeksu wyborczego prowadzone, no więc możemy też się różnych ciekawych interpretacji na pewno spodziewać i nowości, jeżeli chodzi o pewne rozstrzygnięcia i sądów, i też Państwowej Komisji Wyborczej. Czy cokolwiek na temat wysokości roszczeń wobec pana pośrednika już możemy mówić, czy zostajemy tylko przy tym, że będą dosyć wysokie? Panie Adamie? No, myślę, że będzie to oscylowało w okolicach między 100 a 200 tysięcy złotych. Oczywiście to nie jest kwota, którą my chcemy osiągnąć jako przedsiębiorstwo i z góry chcę Państwu przekazać, że ta kwota została przekazana na Fundusz Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach w Rolnictwie.